Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć. Dziś mamy 16 czerwca, środa. I 16 czerwca otrzymujesz ode mnie pierwszy gratis 16 czerwoną infografikę prowadzącą do kursu podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CCSIF, czyli Corporate Security Intelligence. To jest pierwszy gratisik dzisiaj. No, dlatego, że mamy już dzisiaj 20 Szpiegu Live. Oczywiście, gdyby to nie był 20, a 21 lub 19, również otrzymałbyś tą infografikę. O samej infografice już za chwilkę. Jeszcze powiem coś takiego super ekstra, bo dziś środa, więc w samo południe otrzymujesz drugi gratis. Jak niezły handlarz, nie? Drugi gratis, czyli nowy, najnowszy odcinek podcastu OSS, Okiem Służb Specjalnych. Dzisiaj o grach informacyjnych, a konkretnie to o grach informacyjnych, a właściwie w wojnie informacyjnej, w wojnie psychologicznej oraz co do zasady o konfrontacji informacyjno-psychologicznej i trzech różnych modelach: brytyjskim, amerykańskim i rosyjskim, przy czym skupiam się na modelu rosyjskim, ponieważ temat jest naprawdę bardzo obszerny. Ludzie z pyskami chodzą i patrzę, co się dzieje wokół mnie. Bardzo fajny, no nie jest to dzisiejszy odcinek taki lekki, łatwy i przyjemny jak dotychczasowe, jak większość, dlatego że o ile zwykle jest zero teorii, sama praktyka, o tyle dziś no nieco tej teorii musiałem wrzucić, żeby wyjaśnić co i jak. I wyszło świetnie. Także serdecznie zapraszam. Dzisiaj 41 odcinek OSS Okiem Służb Specjalnych pod tytułem Gry Informacyjne. Ten odcinek dostępny będzie już w samo południe o godzinie 12 na każdej platformie, dobrej platformie podcastowej, a także na YouTubie i pojawi się oczywiście na blogu. Wybór ogromny. Słuchaj gdzie chcesz. Na blogu jeszcze możesz przeczytać transkrypcję. Warto, polecam. No czekam na Twoją reakcję, bo tematyka jest naprawdę przednia i dość taka ciężka, a ja jak zwykle starałem się przedstawić dość lekko. Czyli dzisiaj OSS nowy i nowa czerwona infografika. Tematem naszej infografiki jest co do zasady wyciskanie danych. Ale jak to u mnie, nieco przewrotnie będą wyglądały moje mikrorozważania na temat tego mikrozagadnienia, choć z tym mikro to bym nie przesadzał w przypadku analityki i wyciskania danych, dlatego że temat jest bardzo, bardzo poważny. Analiza jest poważna. Ja powiem dzisiaj Ci, Tobie, o tym, o czym się nie mówi, ale nie dlatego, że to jest tajemnica, tylko dlatego, że człowiek się nad tym nie zastanawia. Człowiek się nad tym nie zastanawia. I kiedy mówimy o analityce danych, to nam się wydaje, że chodzi tylko i wyłącznie o ten proces analizowania, tak? Czyli to siedzi ten analityk bądź zespół analityków, analizuje materię jakąś, przekazuje wyniki jako sprawozdanie, jako raport analityczny. Nie ma to zresztą, ale pięknie ptak daje. Nie ma zresztą większego znaczenia. No i tak nam się ta praca jawi. Tak nam się wydaje, że to jest cała analityka, całe zagadnienie analityki sprowadzamy do tego. Siedzi analityk, ma przeanalizować dane i dać wynik. Kropka. Taka nieco trochę czarna skrzynka, nie? Nic z tego. Kiedy myślimy o analityce, kiedy mówimy o analityce, nie myślimy przede wszystkim o czymś takim jak triada analityczna. Nie myślimy, bo i po co? Aha, to rzecz istotna, szczególnie z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania firmy i w firmie. Czym jest triada analityczna? Jak mnie dzisiaj coś drapie, szczypie jej. Dziwne. Czym jest triada analityczna? Chodzi tu o relacje, o stosunek. Relacje pomiędzy trzema takimi punktami trójkąta, sobie wyobraźmy, analitycznego. Pomiędzy decydentem, zleceniodawcą, pomiędzy analitykiem, czy też zespołem analityków i pomiędzy przedmiotem analizy. Pomiędzy tym, co jest przedmiotem analizy.
te relacje są dość istotne, ponieważ związki pomiędzy nimi wpływają na wynik analizy. One wpływają na wynik analizy. I teraz analiza nie jest czymś bezdusznym. Analityk nie jest osobą bezduszną. To nie jest maszyna, to jest człowiek. Każdy analityk pracuje inaczej. Każdy analityk jest innym człowiekiem i w inny sposób pracuje, inny sposób działa. Mając zespół analityków, zespół różnych takich osób, a jeżeli one są jeszcze bardzo różne, to nie jest tak, że wszyscy analitycy są jednakowi. No, praca nad materią, nad przedmiotem analizy może być różna i dać nawet różne, nie odmienne, ale różne wyniki. A może czasami nawet odmienne, bo dyskusje w samych zespołach analitycznych potrafią być burzliwe. Mówiłem o wieloznaczności, o dwuznaczności, albo nawet wieloznaczności danych. No i to jest tego wynik. Nikt nie zna prawdy jako jeden jedyny, a wszyscy inni się mylą, nie? Sformułowanie mi uciekło, wybacz. Natomiast, no to jest, jeżeli chodzi o analityka, jeśli chodzi o zleceniodawcę, to też problem, ponieważ decydent, tak nazwijmy to tę osobę, też może zlecać zbieranie danych i analizę tych danych, nie wiedząc tak naprawdę, co zbiera. Fajnie jest, jeżeli on jest w stanie wskazać jakikolwiek problem, ale często jest tak, że decydent no nie wie. I teraz postawienie problemu, co ma być przedmiotem analizy, no to jest ogromne zadanie. Nieczęsto wykonywane wcale nie przez decydenta, ale przez wywiadowcę, researchera czy przez analityka. I to chodzi o postawienie konkretnych zadań, które samemu się będzie wykonywało i samemu z nich rozliczać. Jaka to samodyscyplina. No więc mówię, no o triadzie się nie myśli, a bardzo istotna kwestia. Nie myśli się o rozwoju analityki w firmie. Zazwyczaj nie projektuje się rozwoju firmy i nie projektuje się rozwoju analityki w tej firmie. To się dzieje naturalnie i zawsze przebiega tą samą drogą, ponieważ są etapy, których się nie przeskoczy. A szkoda, że nie projektuje się, że nie bierze się tego pod uwagę, ponieważ jesteśmy na takim etapie, że faktycznie możemy dokładnie zaprojektować sobie rozwój analityki w firmie. To nie jest tak, że jak otworzymy firmę, możemy walnąć fantastyczną analityczną firmę i od razu działać na pełnych obrotach, bo to się po prostu sypnie, to nie zadziała. No, chyba że zatrudnimy ludzi, którzy wcześniej dokładnie robili to wszystko, analitykę, i będą potrafili sklecić i działać, tylko ja nie wiem, jak firma wykorzysta te dane. To niestety czas jest do tego potrzebny. Jeśli chodzi o rozwój analityki, no zaczniemy od standardowych raportów, tak? Czyli od, nawet nie od analityki, jak widać, tylko od wywiadu gospodarczego. Standardowe raporty, a od standardowych raportów przejdziemy przez analitykę zlokalizowaną, czyli już stworzenie punktów analitycznych, czy też komórek analitycznych w firmie. One najpierw będą rozproszone, potem zaczną być centralizowane, bo tak to się zawsze odbywa, czyli poprzez analitykę zlokalizowaną wzrosną, ponieważ zobaczymy, jak to działa, to następuje, jakie daje korzyści, to następuje wzrost ambicji analitycznych, aspiracji analitycznych, i ten wzrost aspiracji analitycznych prowadzi do przekształcenia się w firmę analityczną. Nie w firmę, która prowadzi usługi analityczne zewnętrzne, tylko w firmę analityczną, która analizuje wszystko. Analizuje wszystko, jak leci, ponieważ jest to opłacalne, ponieważ jest to skuteczne i efektywne. A może nawet taka firma, decydenci stwierdzą, to jest to, przez co my konkurujemy, to jest to, przez co możemy konkurować, to jest to, co jest dla nas dobre i skuteczne, i w tym momencie firma zamienia się w konkurenta analitycznego. No to jest firma trudna, trudna na rynku, dlatego że z taką firmą każda inna firma ma problem, żeby konkurować. Jeżeli ktoś dobrze wyciska i czyta dane, właśnie wyciskanie i czytanie danych, miałem Ci o tym opowiedzieć, jakoś mi wypadło. Jeśli chodzi o to,
jak wyobrażamy sobie pracę analityka, siedzi i analizuje informacje. I właśnie mówienie informacji wprowadza już nas w błąd. Dlatego, że my informacje traktujemy jak informacje. To już jest jakaś tam wiedza, tak? Jakiś zakres wiedzy. A analityk pracuje na danych. To oznacza, że często, bardzo często i bardzo gęsto samo przygotowanie danych do analizy zajmuje nieporównywalnie więcej czasu niż sama ich analiza i podanie wyników. Po prostu dzieje się tak, że dane potrafią być bardzo nawet nie zanieczyszczone, tylko takie nieprzystosowane do analizy, że najpierw trzeba je przygotować. Ja podam na takim prostym przykładzie, może technicznym. Kiedy robimy sobie analizę połączeń telefonicznych, tak, firmowych. Zdarza się na przykład w ramach dochodzenia wewnętrznego. Robimy sobie analizę połączeń telefonicznych, a jeszcze nie daj Boże mamy różnych operatorów, nie jednego, bo firma jest duża. No i okazuje się, że te telefony, które analizujemy, są podawane w tak różnych formatach, w tak różnych zapisach, a one muszą być dokładnie takie same, jak mają, załóżmy, 9 cyfr, to one muszą wszystkie mieć 9 cyfr. Jak mają tych cyfr 10, to wszystkie muszą mieć 10 i wszystkie muszą być w tym samym standardzie zapisane. Nie 0048 i cyfry, bo jeżeli inna będzie miała plus 48 i cyfry, albo będzie firma, tak jak, że zapisane na przykład 693, coś tam, albo 0693, przy kilku telefonach to jest pikuś, ale przy tych połączeniach, gdzie mamy do czynienia z tysiącami takich danych, to już jest problem, ogromny problem. To jest oczywiście tylko przykład taki malutki dotyczący tego wycinka analizy kryminalistycznej, tak, kryminalnej, dla celów dochodzenia wewnętrznego. Niemniej jednak chciałem pokazać, na czym polega problem. I ten sam problem jest w przypadku, kiedy robimy analizę danych ilościowych, jakichkolwiek danych ilościowych, jeżeli porównujemy sprawozdania finansowe, tak, robimy analizę, one muszą być kompatybilne, przystawać do siebie. Teoretycznie wszystkie sprawozdania są takie same, a ja jeszcze nie spotkałem się, żeby nawet w jednej firmie rok w rok prawe sprawozdania były naprawdę takie same. One muszą do siebie być dostosowane. Tym bardziej, że oczywiście zmiany prawa, ja pamiętam zmianę, która miała miejsce chyba w 2003 roku, ona bardzo zmieniła układ sprawozdań finansowych i przystosowanie do analizy starego układu według ustawy o rachunkowości do nowego, według nowej ustawy o rachunkowości, no to była niezła ekwilibrystyka dla każdego analityka. Dokonanie analizy sprawozdań finansowych sprzed i po. No ale mówię, no takie rzeczy, dane trzeba sobie przygotować, ten proces trwa dużo dłużej. Kolejną rzeczą, o której nie myślimy, to jest raportowanie tych danych. Ja już mówiłem oczywiście o tym, że każdy dokument ma wyglądać profesjonalnie. I tak ma być, ale jest jeszcze jeden mały aspekcik, mianowicie dotyczy on mniej nawet, chociaż nie, no pracuje się tak, dotyczy to zarówno analizowania samego, jak i dotyczy to, chwila, przekładam Cię, co chwilę Cię przekładam z ręki do ręki, dotyczy to wizualizacji danych, pracy na, nazwijmy to, na takim mapowaniu. Wizualizacja danych, jakoś tak się dzieje, że tacy jesteśmy, że o wiele lepiej nam się myśli, o wiele nam się lepiej składa wnioski, kiedy wizualizujemy dane, którymi się zajmujemy. Wizualizacja danych jest, może mieć charakter właśnie taki zupełnie techniczny w momencie, kiedy analitycy dokonują analizy, ale to również może być wynik samej analizy. Oczywiście już powiedziałem, dane to nie wiedza. Decydentowi zlecenia, za chwilę robi się coraz ciemniej, zleceniodawcy trzeba wyjaśnić, co znajdzie, co zawierają dane, co one oznaczają. Trzeba wyjaśnić, trzeba przekazać wiedzę wprost. Rysunek, mapa, cokolwiek nie jest wiedzą, ale kiedy coś wyjaśniamy, to wizualizacja danych potrafi w cudowny wręcz sposób wskazać wyniki naszej analizy. To jest świetny sposób na raportowanie. Nie samodzielne, tylko jako uzupełnienie.
i od wizualizacji danych nie uciekałbym i nawet bardzo bym polecał. Kiedyś nawet czytałem taką świetną książkę napisaną, Storytelling danych bodajże, no w jaki sposób można zastosować zasady storytellingu do wizualizacji danych i do, w cudzysłowie, sprzedaży tych danych zleceniodawcy decydentowi. Jeśli chodzi o wyciskanie danych, też nie zastanawiamy się szczególnie nad takimi trzema poziomami rzeczywistości biznesowej w firmie i nie zastanawiamy się nad tym, że na każdym z tych poziomów odbywają się zupełnie innego rodzaju analizy. Te trzy poziomy, one cały czas nie tyle się przenikają, co pozostają ze sobą w jakiejś reakcji, pozostają w relacjach do siebie. Te trzy poziomy to poziom operacyjny, poziom taktyczny i poziom strategiczny. Na poziomie operacyjnym zajmujemy się analizą firm, wybranych firm, analizą kontrahentów, no i analizą branży. To, żeby tak na szybkiego, nie tłumacząc w ogóle, bo coś chyba będę jeszcze mówił w mikro zagadnieniach o różnych rodzajach analiz, no to tylko może tak zrzucę, że na poziomie właśnie operacyjnym to mamy do czynienia z analizą wywiadowczą. Tak, tekstu, kontrahenta, nie wiem, sprawozdań finansowych właśnie, analizą kryminalną, to już o niej powiedziałem, czyli szukamy tych relacji, powiązań pomiędzy osobami, zdarzeniami, obiektami, które mają jakiś związek z czynem, nazwijmy go przestępnym, tak? O, chwila, ciemno się robi, przestępnym. To by było w ramach analizy kryminalnej. Analiza sieci społecznych, to też bywa fragment analizy kryminalnej, a bywa zupełnie odrębnym fragmentem odrębnej analizy. Wywiadowcze badanie rynku, no wywiadowcze badanie, już o nim mówiłem, ale to też jest ten zakres tej rzeczywistości, tego poziomu operacyjnego. Na poziomie taktycznym zajmujemy się analizą konkurencyjną. Analizą konkurencyjną, czyli konkurenta i strategii konkurenta, przy czym jest to oczywiście, ale mi tutaj latają wiewióry fajne, już mówiłem o gangach wiewiórek, tu nie? Chodzi o szersze ujęcie tego, kto jest konkurentem, tak? Czyli nowi starzy nabywcy, nowi starzy dostawcy, nowi starzy właśnie konkurenci. Tu chodzi o groźby pojawienia się zupełnie nowych konkurentów oraz groźby pojawienia się różnego rodzaju substytutów. Czyli to wszystko, co byśmy wrzucili w analizę, a bądź analizy tak naprawdę Portera. Co jeszcze? No na tym poziomie zajmujemy się badaniem, mapowaniem pozycji konkurencyjnej firmy, potencjału strategicznego, otoczenia konkurencyjnego firmy, tego otoczenia mikro, otoczenia makro. I poziom strategiczny jest, jak nazwa wskazuje, tutaj mamy do czynienia ze strategiami i analizą strategii, analizą strategiczną. Jest to wsparcie zarządzania strategicznego, wsparcie planowania strategicznego, jest to obsługa systemu wczesnego ostrzegania, jest to w końcu audyt wewnętrzny i diagnozowanie organizacji. No i ulubione, ukochane przez wszystkich analityków z wywiadu gospodarczego i nie przesadzam, analizy scenariuszowe. No to by było tyle. Narzędzi jest bardzo dużo, spraw, o których się nie myśli, jest bardzo wiele, a kiedy je wszystkie się tak zepnie w całość, to okazuje się, że wyciskanie danych jest skuteczne, bo jest to metoda tak naprawdę naukowa. Jest to skuteczne, efektywne i można bardzo, bardzo wiele dowiedzieć się o tej rzeczywistości wokół nas, a przynajmniej o tym wycinku rzeczywistości, który nas interesuje i który chcielibyśmy, żeby doprowadził nas do zysków. Na dziś byłoby to wszystko, co bym chciał Ci powiedzieć. U mnie mgła, lekko deszczowo. Ziemi należy się już trochę wody, bo zaczyna schnąć trawa. A ja życzę Ci miłego dnia. Skorzystaj z obu gratisów, które Ci się daje, a właściwie z trzech, bo Szpiegu Live też nim jest. Dziś czerwona infografika dotycząca wyciskania danych. Dziś Szpiegu Live, którego właśnie słuchasz, oraz najnowszy, świeżutki, jeszcze pachnący jak z piekarni odcinek podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych, na który bardzo, bardzo serdecznie Cię zapraszam. Miłego dnia, Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć.